Bitwę o Bartosza Śpiączkę wygrała Korona Kielce, tak można przeczytać w internecie. Zatem Bartek, witamy w Kielcach i pierwsze podstawowe pytanie, dlaczego zdecydowałeś się dołączyć akurat do żółto-czerwonych? No, witam serdecznie wszystkich kibiców. Na pewno decyzja była tak naprawdę krótka. Przychodzę tutaj, bo znam ten gdzieś klimat, znam dużo chłopaków w szatni, znam trenera. Bardzo mi się podoba projekt, który tutaj jest szykowany na tą ekstraklasę. No i na pewno to miało duży wpływ na to, że tutaj dzisiaj jestem. Górnik Łęczna poprzedniego sezonu raczej nie może zaliczyć do udanych, natomiast ty na swoją formę sportową raczej nie mogłeś narzekać. No tak, na pewno nie udało nam się utrzymać, to był nasz priorytet. Niestety, no tak jak powiedziałem, nie udało się utrzymać, szkoda, bo gdzieś ten Górnik zasługiwał na to, żeby być w tej ekstraklasie. Potoczyło się tak, że spadliśmy. Mi gdzieś udało się strzelić kilka bramek, to mnie naprawdę cieszy. Ale tak jak powiedziałem, szkoda, że ten sukces nie był wspólny. Tak jak już wspomniałeś wcześniej, współpracowałeś z trenerem Leszkiem Ojrzyńskim, grając w Podbeskidziu. Znasz też kilku zawodników z szatni. Jak ocenisz tą współpracę z trenerem? No wtedy na pewno też byłem młodym zawodnikiem, ja dopiero wchodziłem na poziom ekstraklasy, trochę inne czasy. Czułem też wsparcie dużo od trenera, bo gdzieś wprowadzał mnie na ten poziom profesjonalnej piłki. Współpracę mogę powiedzieć, że wspominam bardzo dobrze. No i mam nadzieję, że ten rok, te kolejne lata tutaj, bo nie rok, tylko więcej, będą tak samo udane jak w Bielsku. Gol strzelony przeciwko Legii Warszawa, 3 gole strzelone Krakowi. To jest twój dorobek z zeszłego sezonu. My z tymi drużynami rozpoczynamy ekstraklasowe zmagania. Myślisz, że poprawisz te liczby? No mam nadzieję. Wiem, po co tu przychodzę. Wiem, dlaczego tutaj, po co tu jestem. Muszę strzelać bramki, bo wszyscy kibice i tak jakby cały klub na to liczy. Mam nadzieję, że tak będzie, że będę zadowalał kibiców w Kielcach i cały zespół. Jaki jest zatem twój cel na nadchodzący sezon? Cel jest jeden, jest główny, czyli żeby Korona zajęła jak najlepsze miejsce w ekstraklasie. A moje indywidualne cele to na pewno zdobycie kilkunastu bramek. Zatem witamy w Kielcach i życzymy powodzenia. Dziękuję.